Drodzy widzowie, dzień dobry. Zygi z Teksasu dzisiaj na kanale Endy Chońskiego. Jest sobotni poranek, piękna pogoda. U mnie niestety, powiem wam, że zaczyna się jesień pomału, dlatego że temperatura spada dziennie o tak 2-3 stopnie. Dzisiaj tylko 26 stopni w cieniu. Porannik niecodzienny, dlatego że w sobotę zwykle nie nadajemy, ale powodem jest szybkie spotkanie z naszym korespondentem. Nawet nie wiem, jak powiedzieć, czy z Kanady, czy z Polski, chyba i stąd, i stąd. Dzisiaj będziemy mieć z Josephem Conranbel Szostakiem. Chcę cię serdecznie przywitać, Leszku. Cześć, witaj. Jak się masz? Witam, Zygi. Pozdrawiam z Wrocławia i słusznie, jestem trochę tu, trochę tu. Polski Kanadyjczyk. Słuchaj, polski Kanadyjczyku, co u ciebie? Masz dla nas pilne wiadomości, więc polećmy. Pilne wiadomości, więc przede wszystkim dwa szybkie tematy. Będziemy tu mówić o Kanadzie i o Stanach Zjednoczonych. Chwilowo nie o Polsce, Polska temat osobny. Jak powiem, breaking news. Zygi, dostałeś ode mnie takie dwa klipy, które zostały nagrane przedwczoraj w Kanadzie, w Surrey, Brytyjska Kolumbia. Tak, my je tutaj podłożymy. Fajnie, więc one zostały nagrane przez jeden z nich, ten najbardziej ciekawy, przez mojego przyjaciela, się nazywa James Davidson. My żeśmy ten ruch protestów w Brytyjskiej Kolumbii, w Vancouver, znaczy budowali, potem oczywiście przyjęty został przez inne osoby, później dużo bardziej profesjonalne, bo tam mamy i adwokatów, i działaczy, aktywistów, mamy cztery organizacje, Vaccine Choice Canada, mamy Action for Canada, także mamy tam dobry taki legalny czy prawniczy backup. Natomiast o co chodzi? Przyjechał Trudeau, nasz niestety Prime Minister, do Surrey, bo rozpoczęła się jego kampania wyborcza i przyjechał do takiej dzielnicy, gdzie promował tak zwany Rent to Own program. Zaraz niedługo po tym, jak Brytyjska Kolumbia ogłosiła obowiązkowe zakeczupowanie. Używam tutaj akronimu, ponieważ nie chcemy być banowani. No tak. Czyli chodzi o coś takiego, co wam tu się daje do ramienia. Więc ten ketchup został wprowadzony jako obowiązkowy w Brytyjskiej Kolumbii. Podano dwie daty, jedna 13 wrzesień jako pierwszą dawkę i drugą dawkę trzeba wziąć do 24 października. Oczywiście to prowadzi w kierunku tych certyfikatów zdrowia tak zwanych i bez nich nie można praktycznie już się pokazywać w przestrzeni publicznej. Ja dostaję w tej chwili tysiące informacji o ludziach ze służby zdrowia, higienistkach dentystycznych, pielęgniarkach, którym postawiono ultimatum, że jeśli się nie wykeczupują do tej drugiej daty, czyli 24 października, stracą pracę, a te, które nie wezmą pierwszej dawki do 13 września, już im powiedziano, że zostaną wyrzucone z pracy. Co to znaczy? Stracą benefity, tracą seniority i tak dalej. Czyli Kanada tutaj podpięła, szczególnie Brytyjska Kolumbia, bo Quebec już to zaczął, natomiast oficjalnie Trudeau kiedyś obiecał, że nie będzie obowiązkowego keczupowania. I nagle pojawił się w Brytyjskiej Kolumbii, kiedy, że tak powiem, ten byk jest oporu rozpalony do czerwoności i on jak ta czerwona płachta przyciągnął tą całą naszą wściekłość. Także ta moja grupa, bo wszyscy tych ludzi bardzo dobrze znam, szczególnie właśnie James, mój protażer, ja na niego mówię, był w stanie, jak zobaczycie Państwo w czasie tego filmu, iść wzdłuż tego kordonu policyjnego z Trudeau i miał możliwość dojścia do niego w dystansie około 1,5 metra. Wow. Ku pełnym zdziwieniu ludzi, dlatego że czy nas, widzów, po fakcie, ponieważ policja praktycznie nie robiła nic. Tak, to widać na filmie. Tak, żeby zatrzymać ten tłum, ktoś przecież mógł być niebezpieczny, może nawet uzbrojony. Wyglądało, jakby nawet policja chciała, jakby im nie zależało. Jakby im nie zależało, jakby chciał, żeby policja usłyszała ten gniew ludu i James tam użył bardzo niecenzuralnych słów. Także tutaj oczywiście wchodzimy w tą strefę, ile można puścić, ale trzeba puścić wszystko, aż to wyrzucą. O co chodzi? Że był taki moment, kiedy James użył bardzo wulgarnych sformułowań, nazwał go po imieniu i w tym momencie Trudeau, zamiast go zignorować, odwrócił się w jego stronę, oczywiście w masce, więc nie widać jego ust, nie widać jego tej ekspresji, emocji. I zrobił taki bał. Aha. Jakby chciał mu albo podziękować, albo powiedzieć, ok, możesz sobie krzyczeć, tak cię zakeczupujemy. Także fenomenalna synteza tego, co się dzieje u nas w Brytyjskiej Kolumbii.
która w tej chwili została, że tak powiem, ustawiona pod ścianę i wygląda na to, że ta egzekucja certyfikatem zdrowia właśnie ma nastąpić. Także mam nadzieję, że ten klip pójdzie viral. Wiem, że nasz przyjaciel Artur Pawłowski, jego osiągnął ponad miliard. To jest podobne, aczkolwiek troszeczkę inne, ponieważ tutaj mamy samego premiera, nie policję, która interweniuje w czasie obrządku religijnego, tylko mamy nagle pełne przyzwolenie policji. Tak, to jest publiczne. Publiczne, jest, która tak. pozwoli nam iść z tłumem i patrzeć na tego idiotę, bo inaczej go nie można nazwać, który nawet nie ma na tyle integrity, żeby być profesjonalny i, że wiem, profesjonalnie zignorować, maszerować jak mężczyzna, natomiast ten coś w nim pękło i zachował się jak klasyczny właśnie drama teacher, którym on właśnie jest. Także tutaj piękne wydarzenie, Państwo zobaczycie to, proszę poszukać tego na internecie, to jest również pod profilem na Facebooku Laura Lynn Tyler Thompson, moja przyjaciółka, dziennikarka, która to puściła, to musi pójść na cały świat, pokazać jak jeden z tych premierów, takich jak australijski, nowozelandzki, kanadyjski, ci wszyscy młodzi jak Macron, zostali skonfrontowani, ośmieszeni i to jest takie pewne otwarcie psychologiczne, także bardzo się cieszymy. Dwa słowa jeszcze o Brytyjskiej Kolumbii, ponieważ rzeczywiście obserwujemy te dwa kraje, Stany Zjednoczone, Kanada. Ja jako oczywiście kanadyjski ziomek, ale też Polak z krwi i kości, cieszę się, że w Brytyjskiej Kolumbii został złożony pozew sądowy w tak zwany court injunction, czyli wniosek o wstrzymanie tych właśnie certyfikatów zakeczupowania, jak również samej akcji przymusu. Jak to wygląda od strony prawnej? Gdzie został złożony? Do sądu najwyższego? W sądzie w Wiktorii na wyspie Brytyjskiej Kolumbii. Mm-hmm. To jest prowincjonalny sąd. Niezależnie mamy pozwy federalne w Ottawie, który już od wielu miesięcy jest złożony przez Rocco Galari, to jest taki konstytucyjny adwokat, który nas reprezentuje już od ponad roku. I oprócz tego mamy jeszcze kilka innych pozwów, ale oczywiście... Czy tam się coś dzieje? Jak ty to widzisz? No niestety tutaj ja bym powiedział, że no, dzieje się może trochę za wolno, dlatego że wiadomo, że sędziowie w Kanadzie troszkę inaczej niż w Stanach, ale w Stanach to są gubernatorzy prawdopodobnie, z tego co wiem, którzy nominują. W Kanadzie oczywiście większość sędziów jest, że tak powiem, wyznania liberalnego i, mhm. i szczególnie ten federalny zdecydowanie jest w linii partyjnej, że tak powiem, władzy, czy nie władzy, jak my ją nazywamy, czyli Trudeau. Także ten pozew federalny... To się będzie wlokło. To się będzie wlokło, natomiast precedens oczywiście, no jak to mówią, kto się zakeczupuje, się nie odkeczupuje. Jest kwestia, co zrobić, jak to przetrzymać, jak nie dać się rozjechać tym walcem globalistycznym, a jednocześnie, czyli utrzymać pracę, ale nie dać się złapać na ten hak i przeczekać, aż coś naprawdę strzeli. A strzeli, bo siedząc tu w Polsce... Jutro jadę na protest dwudniowy w Berlinie, który jest nielegalny. Wiemy oczywiście o protestach w Paryżu, we Francji, wiemy o protestach w Londynie, we Włoszech, gdzie już... Bardzo dużo dzieje się w Australii. Dzisiaj miałem właśnie informację o tym, że Australia stanie, bo driverzy wyjdą na drogi. Tak, ten truck, road truck. Drivers, yes. Więc ja tak, i też na to liczę. Ja mam wielu przyjaciół w Australii, jestem na bieżąco i nie chcę tutaj rozszerzać na nasz format czasowy, natomiast Australia, jak bardzo dawno temu, około 14 miesięcy, robiłem wiele programów na temat wytłumaczenia, dlaczego kraje brytyjskiej wspólnoty są odpowiedzialne za to, co dzisiaj obserwujemy, że one są poniekąd mózgiem tego wszystkiego i wymieniłem właśnie Australię, Nową Zelandię, Wielką Brytanię i Kanadę. Niedawno byłem na Cyprze, która niby jest kolonią grecką w cudzysłowie, oczywiście Cypryjczycy się obrazili, ale tam stacjonują wojska brytyjskie, jest stacja RAF-u i tam jest zamordyzm taki brytyjski, także pewna jest taka tendencja, pewien taki szablon. Tak, to widać, to widać. Jest tutaj pełna zgodność co do tego, że to są główne cele. Główne cele i oczywiście, że tak powiem, znowu osobny temat, są dyskusje, możemy kiedyś zrobić. Tak, program. No właśnie. Co masz jeszcze w zanadrzu? To znaczy, wszystkim chodzi o to, że te tak zwane certyfikaty keczupowania i tak dalej, tak zwane tematy zastępcze, aczkolwiek bardzo bolesne dla tych, co musieli się im poddać, i przestrzegam, proszę, nie róbcie tego, to oczywiście prowadzi do tak zwanych QR kodów, do tak zwanego bezgotówkowej bankowości i przede wszystkim tak zwanego kredytu socjalnego, czyli tak zwanego systemu chińskiego.
system, który nas włącza i wyłącza. Także zakeczupowanie z pretekstem oczywiście tak zwanego certyfikatu zdrowia, żebyśmy mogli wchodzić i wychodzić z różnych instytucji i być, uczestniczyć, że tak powiem, w życiu publicznym, typu koncerty, ale też już bary i sklepy i tramwaje, i autobusy. No i pod tym pretekstem, ponieważ każdy wtedy musi to mieć, można podpiąć wtedy aplikację typu bankowość, no i przede wszystkim doprowadzić do bezgotówkowej rzeczywistości. No a kredyt społeczny to jest coś, co daje ten wyższy wymiar kontrolowania i każdego człowieka pod kątem jego, że tak powiem, posłuszeństwa. Tak, i to jest oczywiście powiązane z tym, czy mamy aktualny czy nieaktualny certyfikat zdrowia, może nam dać albo nie dostęp do pieniędzy, które już nie będą papierowe czy metalowe, tylko właśnie w formie elektronicznej. Także tutaj dlatego to, że jak wiem, podkręcenie temperatury, już nie mówimy teraz o maskach czy o lockdownach, tylko właśnie mówimy o tym, że każdy musi je mieć, ponieważ wiadomo, że... To już jest bezpośrednie zagrożenie dla naszego życia. To już jest absolutny koniec, bo jak wiemy, jak już raz coś się gdzieś wprowadzi, to rzadko kiedy się to odkręca. Przykładem mogą być podatki, które kiedyś były tak, też... Czy restrykcje związane z tak zwanym terroryzmem. Tak jest. Ten Homeland Security i tak dalej. Teraz drugą rzecz, na którą chcę wejść, i teraz tak, zamykamy temat, że tak powiem, ketchupów. Jasne. Nie mówimy w tej chwili już o wspaniałym zrywie w brytyjskiej Kolumbii, który mam nadzieję w tej chwili będzie się kontynuował i na pewno będzie, bo oczywiście nasi bracia i siostry z Quebecu obserwują, oni są w tej chwili przedmiotem takiego samego terroru. No i Ontario, które chwilowo, że tak powiem, wstrzymało się od implementacji, wiadomo, że to będzie tylko kwestia czasu, natomiast wszystkie tak zwane atlantyckie prowincje, New Brunswick, Nowa Szkocja, Prince Edward Island i Newfoundland, oczywiście one już to dawno miały w rękawie, bo to są prowincje, które są uzależnione od odtawy z racji na welfare, na zapomogę. Tam po prostu niewiele się produkuje. Teraz ja chciałbym wspomnieć, pamiętasz, żeśmy rozmawiali właśnie, dlaczego ten program jest tak ważny dzisiaj, ponieważ oczywiście wy w Stanach Zjednoczonych jesteście świadkami bezprecedensowego upadku, że tak powiem, prestiżu Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Możemy się zgodzić czy nie zgodzić, ja jestem przeciwko, tak jak Donald Trump, jestem przeciwko tak zwanym niepotrzebnym wojnom, czy wojnom, które były prowokowane przez Republican Rhinos, ale wiele ludzi nie rozumie i tutaj podkreślam, jest to pewnego rodzaju spekulacja, nie mam na to dokumentu, natomiast pozwolę się podzielić swoją teorią, jak można wytłumaczyć sytuację w Afganistanie i powiązać to oczywiście z Joe Bidenem i z Chinami. To jest taka teoria. Przy okazji tutaj kondolencje dla wszystkich rodzin tych US Marines, którzy zginęli w Kabulu, od 10 ich, jeden paramedyk. Ciekawie zresztą, że to wydarzenie dwa dni wcześniej było zapowiedziane poniekąd przez brytyjską służbę Intelligence Services, że taki zamach może mieć miejsce, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie, no i był właśnie koło lotniska. Także tutaj oczywiście z przykrością obserwujemy, że ludzie, którzy praktycznie nie mieli już prawa ginąć, zginęli w takim tragicznym momencie. Także dlaczego Chiny i dlaczego Biden... No właśnie, jaki jest twój komentarz do tego? Moja hipoteza i tutaj jesteś Zygi ze mną dzisiaj tutaj, więc zapamiętajmy tę datę. Jeżeli się okaże, że tak jest, to poproszę o nagrodę. Wiemy o tym, że oczywiście Biden nie doprowadził do pełnej ewakuacji, kontrolowanej ewakuacji wojsk amerykańskich, które również przecież Trump chciał zrobić przez dłuższy czas, tylko oczywiście w sposób inteligentny, z pozbawieniem narażenia życia dla cywili, jak również Afgańczyków współpracujących z Ameryką, jak i również oczywiście żołnierzy. I to nie tylko amerykańskich, tam przecież też są żołnierze polscy i inni. Więc Biden doprowadził moim zdaniem do tego kryzysu pod presją Chin, albo inaczej, Chiny były użyte tutaj, ponieważ Afganistan musiał przejść w czyjeś ręce i Amerykanie na dłuższą metę nie mieli tam prawa bytu. Biden, jak wiemy, jest człowiekiem Chin, został poniekąd kupiony przez Chiny wcześniej. Wiadomo, że jest umoczony tak samo jak jego syn i Chiny mają go, że tak powiem, w kieszeni, w związku z czym mogą nim sterować. Teraz Chiny, jak wielu z was, państwo na pewno wiecie,
uprawia tak zwaną ekspansję pokojową, to znaczy nie używa interwencji militarnych, aczkolwiek się zbroi, wiadomo, na Morzu Chińskim. Natomiast to jest, ja ich porównuję troszkę takiego łagodnego nowotworu. To jest troszeczkę model żydowski, którzy również, że tak powiem, przenosili się do wielu krajów, opanowywali pewne strategiczne branże krajów. Chińczycy robią to inaczej, ponieważ Chińczycy mają infrastrukturę, mają oczywiście duże pieniądze. Więc pierwsza rzecz, Chińczycy wchodzą do krajów, w których są jakieś tam naturalne źródła, które nawet często są bardzo drogie w eksploatacji, na przykład w południowej Afryce, przechodzą po raz kolejny przez złoża złota i inne. I oni właśnie chcieli wejść do Afganistanu, bo tam jest bardzo dużo zasobów mineralnych. Oprócz tego Chiny to jest kraj, który nie powoduje żadnych zmian politycznych, nie narzuca ideologii, religii, po prostu się wpisuje w temat i czerpie korzyści, a jednocześnie żyje w bardzo dobrych stosunkach z lokalnymi reżimami, często kompensując ich za współpracę, ale często też robi tak zwaną dobrą robotę, buduje mosty, drogi. To widać chociażby w Afryce, prawda? Dokładnie tak jest, można zobaczyć w Kenii, można to zobaczyć w Centralnej Ameryce. Oni po prostu przychodzą, dostają jakiś tam zielony pas za to, że rozwijają. Wpisują się, są w tle, ale działają. Tak jest. A jednocześnie coś tam dają, jest taki symbol, są mile widziani. I teraz tak, Biden, wiadomo, niedługo na niego można wyciągnąć tę 18. poprawkę konstytucji, bo jest to praktycznie incapacitated president. No i oczywiście wiadomo, kto za Bidenem wystąpi, to będzie już Kamala Harris. Ja nie jestem konstytucjonalistą, więc nie wiem dokładnie, jak to działa, ale jakiś tam plotek. Wiem, że jeżeli Biden będzie prezydentem przez jakiś okres czasu, i później albo zostanie odsunięty, albo zrezygnuje, to w tym momencie Kamala Harris kończy jego kadencję i potem może kandydować na pełne dwa terminy, czyli 8 lat teoretycznie. Więc teraz wiadomo, że Biden nie wytrzyma, ponieważ on fizycznie już nie funkcjonuje, więc podejrzewam, że niedługo Biden, ponieważ nie będzie czekał, czy demokraci nie będą chcieli stworzyć precedensu, że odwołali chorego Alzheimera prezydenta, więc dadzą mu możliwość, żeby honorowo zrezygnował po fiasku w Afganistanie. Fiasku. A wiesz co, ja oceniam, że ten plan jest ułożony właśnie pod Kamalę, pod ten jej taki 8-letni okres. Tak. I uważam, że gdyby ktoś, na przykład Republikanie, złożyli wniosek o 18. poprawkę i chcieli się po prostu jego pozbyć, co w sumie i tak nie ma znaczenia, bo wiadomo, że on i tak nie rządzi, tylko chodzi o pewien symbol, to podejrzewam, że dadzą Bidenowi taką możliwość, żeby wyszedł jako 45. prezydent, czy 6., przepraszam. No, nie choroba go odsunęła, tylko po prostu honorowo, ponieważ nastąpiły pewne wydarzenia w Afganistanie poza jego kontrolą, ponieważ armia afgańska się poddała, ponieważ premier uciekł, w związku z czym on tutaj nie miał pewnej kontroli, w związku z czym stworzył taką sytuację, która jest poza jego kontrolą i odchodzi, czyli honorowo, że tak powiem, oddaje władzę. Natomiast zrobił to w sytuacji, kiedy Chiny już tam w tej chwili będą. Inaczej Chiny by tam nie mogły wejść. Gdyby Amerykanie mieli kontrolę nad tym krajem, gdyby Biden, że tak powiem w cudzysłowie, nie dał się zaskoczyć, to Chiny nie mogłyby tam wejść. A czy nie uważasz, że tutaj też jest, tu jakby jest drugie dno i że to może być zagrywka wojska właśnie po to, żeby skompromitować Bidena i odsunąć go od władzy? To znaczy na pewno jest jeszcze ten element tych, powiedzmy, tej, bo są, jak wiemy, dwa obozy. Jeden to jest US Marines versus Air Force. Navy, US Force, tak. Navy, US Marines versus Air Force. Air Force popiera Bidena, a te dwie grupy popierają Trumpa. Także być może są tam jeszcze tam, powiedzmy, tarcia wewnętrzne, o czym ja nie mogę spekulować. Natomiast dlaczego moim zdaniem jest tak ważne, że Chiny tam będą? Ponieważ Biden jako ich człowiek w tej chwili, nie zapominajmy, w Afganistanie mamy kilka do kilkunastu tysięcy zakładników w tej chwili. Po eksplozji w Kabulu już Amerykanie odwołali resztę ewakuacji, czyli praktycznie stracili 5 dni. Czy nawet jeżeli ktoś próbował się dostać do Kabulu i miał być ewakuowany, nie zapominajmy, że mogą się tylko dostać drogą lądową, która jest oczywiście obstawiona żołnierzami Talibanu. W związku z czym dzisiaj ci ludzie muszą być tam, gdzie są i modlić się, że ich nikt nie dopadnie. I teraz co? Nie będą chcieli powtórzyć sytuacji Cartera, załóżmy, zakładników w Teheranie i będą mieli oczywiście sytuację, że muszą jakoś odzyskać. Podejrzewam, nie wiem, czy widzieliście, już w CNN-ie wrzucają Bidena pod pociąg.
Czyli już przygotowują grunt, że powiem, propagandowy, że Biden prawdopodobnie odejdzie. To było coś, co potwierdziło moją teorię. Natomiast o co chodzi? Podejrzewam, że te same CNN i nawet Fox dostanie instrukcję za parę dni, żeby o tych tak zwanych zakładnikach nic nie mówić. Dlaczego? No bo wiadomo, że w tej chwili będą musieli ten proces załatwić, który będzie polegał na tym, że to właśnie Chińczycy będą negocjować z Talibanem, żeby tych ludzi spokojnie ewakuować z Afganistanu. Natomiast to nie Amerykanie będą płacić Talibanowi, to Chińczycy będą płacić Talibanowi, za co będą bardzo fajnie kompensowani w formie zniżek, taryf. I będą się jawić Amerykanom jako zbawcy. Dokładnie. I to będzie tak. Dyplomacja i powiedzmy ten taki undercurrent prochiński będzie się cieszył, że Chińczycy im pomagają. Natomiast oczywiście, ponieważ na razie Trump jeszcze nie jest u władzy, oni mogą teraz te taryfy odpowiednio im poluzować. I to będzie taki bezgotówkowa operacja, taki troszkę barter. Wy nam wyciągniecie ludzi z Afganistanu, my wam damy break na cło. I w tym momencie wilk syty i owca cała, a zakładnicy, że tak powiem, cichuteńko będą przewożeni do Ameryki i tam nie będzie powitalnych defilat, tam nie będzie kamer, nie będzie telewizji, oni po prostu muszą ich odzyskać. I to jest właśnie taki pretekst, dlaczego Chiny tam będą. Chiny w tym momencie odpłacą Bidenowi za to, że tam są, z czego będą korzystali oczywiście finansowo i się, że tak powiem, ustabilizują. Amerykanie dostaną swoich ludzi, ale bez propagandy, bez... Zobaczymy, co Republikanie z tym zrobią, bo nie zapominajmy, nie dzieje się to w próżni, więc Republikanie będą mogli się upominać o tych zakładników, że tak powiem, oficjalnie. I Biden będzie musiał coś z tym zrobić, znaczy Biden czy Kamala Harris. Więc nie dajmy się zwariować. Tak długo jak demokraci mają media głównego ścieku, no to oni tam oczywiście ten temat zabiją i ty z Andym i inni niezależni dziennikarze, nie mówiąc już o Foxie czy Newsmaxach, będziemy musieli o tym mówić. Także ale wiesz co, mam do ciebie takie pytanie, czy ponieważ w tej chwili na tym największym stole mamy grę zwaną Big Reset, prawda? Czy ta gra Afganistan jest poza tym stołem, czy ona jest częścią tego stołu? Jak ty to widzisz? Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z chińską ekspansją. Chiny są bardzo ważnym elementem globalnego resetu. Global reset nie mógłby mieć miejsca, gdyby Chiny nie stały się manufakturą świata. To, że Biden został wybrany i to, że Biden był skorumpowany przez Chiny, to, że mu się oczywiście przy Dominion Machines i całym ten election system udało, że tak powiem, wygrać, no to nie jest nic przypadkiem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Chiny również, czy Japonia była częściowo zamieszana w wybory Billa Clintona. Ale tutaj to jest ten taki ostatni, że tak powiem, crunch. Chiny zdecydowanie nie są, to nie jest masoneria, więc tutaj zupełnie inny rodzaj partnera, ale również nie wiem, czy wiesz, że Rosja, która oficjalnie nie jest częścią tego planu resetowego, Rosja pełni pewną ciekawą funkcję w tym wszystkim, bo jak byłem na Cyprze, tym tureckim, dowiedziałem się o paradoksie od strażnika granicznego, z którym miałem fajną konwersację, który był antymaskowcem i antykeczupowcem, starszy pan, powiedział mi właśnie, że powstało taki alliance, który składa się z Turcji, Rosji, Pakistanu i Chin. Ciekawa obserwacja. Tak, i dla mnie to był pierwszy raz, kiedy to usłyszałem, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby o Rosji i Turcji wiemy, ale że Pakistan, no wiadomo, Pakistan jako przeciwwaga do Indii, a wiemy również, że Ameryka bardzo aktywnie chce wejść do Indii, Stany Zjednoczone, ponieważ tam już są Chiny. To jest ciekawe, bo to jest jakby taki odszczep czy odłam BRICS-u, prawda? Tak. I tam jest dość duża walka w tej chwili. Ameryka toczy dość, znaczy Ameryka Trumpa, bo przecież nie Bidena. No tak. Walczyła, że tak powiem, nie tylko dyplomatycznie, ale też strategicznie, militarnie, ale też ekonomicznie, taką powiedzmy, jakby to powiedzieć, hybrydową wojnę albo surrogate war właśnie z Chinami na kontynentach typu właśnie Azja, ale tu mówimy głównie o Indiach, jak i Afryka, bo bitwę o Afrykę Stany Zjednoczone z Chinami przegrały. I Indie to jest takie drugie terytorium i też Indie, nie wiem czy wiesz, ale Indie podpisały jakieś tam umowę ze Stanami Zjednoczonymi o produkcję keczupu. I ten keczup ma być właśnie rozprowadzany do Afryki. Dlaczego? Dlatego, że Chiny rozdają keczup w Afryce za darmo. Ale tam już spłonęła kolejna fabryka w Indiach. No. Tegoż właśnie.
No właśnie, jedna chyba na początku tej produkcji, chyba w lutym czy w marcu, a druga niedawno. I wiem, że Amerykanie to jest kontrakt na tam 1 miliard chyba keczupów. Wydaje się, że tam, no załóżmy symbolicznie, Indie dostają tam 10 czy tam 5 dolarów za jedną dawkę. No, Amerykanie oczywiście dostają pewną część, ale część tego idzie po prostu za darmo. Chodzi o tą wojnę, że tak powiem, propagandową mocarstwa opiekuńczego. Także tutaj bitwa, to jest w ogóle, wiesz, na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać, bo tutaj mamy dużo ciekawych dynamik, przede wszystkim Pakistan, oczywiście Indie, nie tylko militarnie, ale ekonomicznie, tak zwane wschodzące gwiazdy, no i przede wszystkim upadek, że tak powiem, w cudzysłowie, mocarstwa amerykańskiego, hegemonii, że tak powiem, międzynarodowej, która może doprowadzić, tylko kwestia czasu, do faktu, że dolar amerykański przestanie być tak zwaną walutą światową. Oto przecież bitwa toczy się już nie od dzisiaj i o tą bitwę, przez tą bitwę wielu tak zwanych liderów straciło głowę. Jednym był przecież Kaddafi, który został załatwiony. Saddam Hussein podejrzewa w pewnym sensie presję krajów arabskich, żeby wyrzucić dolara amerykańskiego jako waluty, w której sprzedaje się ropę światową, szczególnie na rynkach europejskich. No jak również funkcje Wielkiej Brytanii, dlaczego Wielka Brytania odeszła z Europy przez Brexit i stała się poniekąd taką wolną entity, która może rzeczywiście dyktować swoje własne warunki, będąc tak blisko związane z tym kabalem, ale również z tym epicentrum Rothschildów i Banku Światowego, który Ameryka ma bardzo ważną rolę. Ale nie dajmy się zwariować, Stany Zjednoczone nie są epicentrum, nie są mózgiem tego. No natomiast nie. Mają metodę, jak wiemy, macie kasę, bo się dodrukowuje albo dodaje zer na komputerze. No i wszystkie macie jeszcze oficjalnie najsilniejszą armię świata. No ale jak popatrzymy na ucieczkę z Afganistanu, no to niewątpliwie to nie jest policzek, tylko to jest to uderzenie pięścią w nos dla prestiżu Stanów Zjednoczonych. Tutaj Trump oczywiście pęka w szwach, żeby eksplodować i pokazać swój machizm, bo za jego kadencji to by się nie działo. W związku z czym tutaj jest to dobre otwarcie oczywiście dla niego, gdyby Rhinos pozwolili mu kandydować, co podejrzewam się stanie, że w przyszłym roku Trump ogłosi, że he's running. Wiesz, ale dla mnie, jak obserwuję to tak z perspektywy, to widać, że tutaj posługujemy się, czy posługują się te siły krajami, wiesz, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, ale tak naprawdę za tym nie stoją właśnie te kraje, tylko to jest level wyżej. O tak, no to są... Prawda, jesteśmy rozgrywani, o. To są proxies, tak samo jak premierzy czy prezydenci są government puppets. Nie ma ani jednego prezydenta czy premiera w świecie, który jest niezależny, a ci, co byli, umarli śmiercią tragiczną, jak na przykład w Tanzanii i w paru innych krajach, którzy próbowali rozgrywać jakąś tam swoją politykę. Wiadomo, że wszystko zaczyna się, to jest jak piramida i teraz znowu osobny temat, ale niech Państwo sobie wyobrażą piramidę i na samym wierzchołku tej piramidy jest taka instytucja, która nazywa BIS, czyli Bank of International Settlement, pod którą jest Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. A pod nimi, pod tymi są wszystkie banki tak zwane centralne, czyli w Stanach Zjednoczonych Federal Reserve, Bank of Canada, Narodowy Bank Polski i tak dalej, czyli banki centralne, które tylko i wyłącznie realizują zadania, że tak powiem, nałożone z góry. I oni, że tak powiem, determinują waluty, kursy oczywiście i wartości wszystkich krajów. Wszystkie kraje, które są tak zwane nieposłuszne, IMF, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, determinuje stopy procentowe, ponieważ wszyscy żyją na kredyt, więc mogą albo pomóc, albo zniszczyć, tak jak Grecja na przykład w 2009 roku. Wszystko oczywiście toczy się wokół pieniądza, natomiast w kontekście tak zwanego globalnego resetu, czyli Biblii Klausa Schwaba, pieniądze teoretycznie przestaną istnieć, a my będziemy niewolnikami w jakimś tam systemie, nie wiem, Orwell 1984 to jest pikuś, przy tym więc zakładam, że jakieś Matrix,
zostanie nas według ich planu tylko powiedzmy z 2 miliardy. No tak, Leszku, ale to jest ich plan. To jest osobny temat. No właśnie, to jest osobny temat. Ja myślę, do tego tematu wrócimy, że warto rozmawiać, dlatego że jawią mi się w tej chwili już nie tylko dwa plany, bo już istnieje przeciwstawny plan, a myślę, że w tych przeciwstawnych pojawiają się kolejne. Ale o tym chyba porozmawiamy innym razem. Czy masz dla nas jakieś informacje z Polski? W Polsce mamy w tej chwili sytuację, że tak zwany nierząd proponuje przepchnąć ustawę 1449. To jest ustawa o uszkodzeniach poszczepiennych czy obrażeniach, czy nie wiem, NOPy się nam mówi w Polsce, tak zwane niepożądane objawy poszczepienne. I byłem 2 dni temu w parlamencie, bo jestem asystentem społecznym Grzegorza Brauna, mam przepustkę, także mogę tam wejść kiedy chcę, ale byłem gościem Piotra Styrkowskiego, który jest dyrektorem biura Konfederacji i pokazał mi ten druk ustawy, która ma być debatowana chyba 14 września, czy wręcz ma być przegłosowywana. I o co w tym chodzi właśnie? Więc chodzi o odszkodowania, które mają być od 3 do 100 tysięcy, także to są kwoty absolutnie śmieszne. Najbardziej szokujące jest to, że na przykład osoba, która umrze, nie dostaje nic. Mhm. Odszkodowania są tylko dla tych, co przeżyli i to się, te 3 tysiące to jest jakiś tam objaw. Wiesz, to tutaj jakby mi się już rysuje struktura tego. Tak, no prawdopodobnie najwięcej będzie tych, którzy nie dostaną nic. No więc o to chodzi. Mhm. Natomiast żeby dostać cokolwiek, trzeba być tam, jest okres hospitalizacji. Na przykład, jeżeli masz na przykład poważny odczyn poszczepienny i jesteś w szpitalu na przykład 12 dni, to z tego co wiem, chyba nie dostajesz też nic, bo musi być minimum 14. Mhm. Także ustawa jest tak wymyślona, żeby faktycznie tym najbardziej potrzebującym nie dać nic, w większości nie dać nic. Natomiast zapominajmy, że jeżeli faktycznie nasza teoria, że keczupy mają w sobie aspekt depopulacyjny, no to, że tak powiem, wilk syty, owca cała, będzie nas mniej, pozbędą się starców, nie będzie emerytur, nie wiem jak u was, ale w Kanadzie na przykład emerytury, to w Polsce też emerytury praktycznie już nie funkcjonują, to jest schemat odwróconej piramidy. Coraz mniej ludzi zarabia, pracuje i płaci składki, a coraz więcej korzysta, bo ludzie żyją za długo, taki kaprys natury, więc trzeba to wszystko odkręcić. Więc depopulacja, oprócz tego keczupowanie dzieci, bezpłodności, inne rzeczy oczywiście. Także tutaj jest w Polsce to dyskutowane. Oprócz tego mamy serię protestów, mamy protest 5 września w Toruniu, 11 września w Poznaniu, 18 ma być tak zwany protest światowy, 1 września też słyszałem, ma coś być, ale tutaj nikt o tym nie mówi. Mamy niestety problemy z rozbiciem ruchu, odejściem, praktycznie odsunięciem Grzegorza Brauna, który był jednym z takich najbardziej aktywnych konfederatów. Ten ruch nie chce być, że tak powiem, przyklejony do żadnej konkretnej partii. Chcą pokazać, że stary system się nie sprawdził i chcemy to robić na nowo. No ale jak każdy ruch potrzebuje lidera, ja nawet zrobiłem taki nieoficjalny poll na swoim stronie internetowej i dostałem jakieś tam nazwiska, no ale później zostałem zaklakowany, zakrzyczany przez ludzi, coś ty zwariował, teraz chcę, żeby ich wszystkich aresztowali. Także to było tylko wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jakie są sympatie, co ludzie sobie myślą, czy chcą mieć liderów, czy uważają, że po prostu sami spontanicznie pewnego dnia wyjdziemy na ulicę, to się skończy. Ja jestem zwolennikiem strajku generalnego, o tym często mówię. Uważałem, że powtarzając po Einsteinie, że szaleństwem jest używać tej samej metody ciągle i oczekiwać innych rezultatów. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy taki moment, kiedy nasze metody obserwowania, co się dzieje, komentowania, też wirtualnie, krytykowania nie dochodzą do niczego. Nie zapominajmy, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które są, że tak powiem, fenomenalnym przykładem wszystkiego, co jest najlepsze i najgorsze w demokracji, w tej chwili są praktycznie dla nas chyba najważniejszym miejscem, największą nadzieją z racji na to, że te niektóre wasze stany posiadają bardzo dużą niezależność. No ale jak popatrzymy na Florydę i DeSantisa i jego, że tak powiem, zwrot 180 stopni, jeśli chodzi o keczupy. Jeszcze niedawno było 5000 kary dla pracodawcy, który wymagał jakiegoś tam zaświadczenia. W tej chwili podobno DeSantis zaczyna powoli iść na kompromis. Nie mam tych wiadomości, być może trzeba to sprawdzić.
Ale muszę wam donieść, że wczoraj gubernator Teksasu wydał kolejny zakaz mandatów na szczepienia. Brawo, brawo. Ale słuchajcie, ja przed sobą mam ten artykuł. Gazety piszą o tym w bardzo przewrotny sposób, bo piszą tak. Gubernator Greg Abbott w środę wydał zarządzenie kontynuujące zakaz stosowania mandatów. Chodzi o to, że nie mogą być używane paszporty covidowe. Dzień po tym, jak amerykańska agencja FDA zatwierdziła szczepionkę Pfizer-BioNTech COVID-19. Czujecie to kłamstwo tutaj, bo tak naprawdę FDA nie zatwierdziło szczepionki, którą się podaje od pół roku, tylko zatwierdziło szczepionkę, która nawet nie jest jeszcze w procesie produkcyjnym. Ale tu jest Andy, tu jest trik. Bo tą, którą się tutaj daje, coś się nazywa Comintern, jakaś taka szczepionka, tu w Europie, to jest właśnie tą, którą zatwierdzono. Tak, ale nie w Stanach. Jej się w Stanach nie używa. U was się używa BioNTech. Oczywiście. Teraz ten tak zwany approval jest na przyszły ketchup, tak, który przypadkowo, w cudzysłowie, nazywa się dokładnie tak, jak ten, który daje się w Europie. Tak. Czyli my w tej chwili, ludzie są oszukani, że my, gdybyśmy brali ten ketchup, który wy żeście zatwierdzili, to jest już zatwierdzone, a to jest dokładnie ten, którego wy nie używacie. Tak, ale dokładnie. Gdzie by powstać w Stanach, że... Ale jest jeszcze jeden trik i tutaj jakby widzę, że Pfizer wpadł w własne sidła, dlatego że teraz będzie musiał ujawnić skład szczepionki, 14 który się dni. Stosuje 14 dni. Więc no zobaczymy, jaki ten skład jest. Gratuluję Zygi, jesteś, że tak powiem, 100% na bieżąco. Bardzo ładnie. Dzięki, wiesz... Czujemy tutaj, że my jesteśmy wolni. My nie czujemy tego naporu, który macie w Kanadzie, który jest w Polsce, który jest w Australii. Naprawdę żyjemy jakby w innym świecie. Nie czujemy tego, co dzieje się na całym świecie. Obserwujemy to z perspektywy i naprawdę współczujemy. Zygi, jak ja byłem w Teksasie w czasie wyborów Busha Juniora, kupiłem sobie taki mak w sklepie. Don't mess with Texas. No tak, don't mess with Texas. Nie zadzieraj, także nie zadzieraj. Niech Teksas zostanie Teksasem, bo szczerze mówiąc, nie południowa Dakota, nawet nie Floryda, aczkolwiek liczymy na nie, nie Colorado już jest praktycznie sprzedane. Teksas to jest kraj. Mhm. I Teksas musi zostać stanem wolnym, bo być może się zdarzy tak, że Ameryka skurczy się do jednego, dwóch stanów i wy musicie być zawsze sobą. Bo szczerze mówiąc... Jest taka nadzieja, aczkolwiek to jest trochę rozwodnione, dlatego że mamy bardzo duży napływ tak zwany imigrant Kalifornia, Nowy Jork. Ja wiem. No ja mam po sąsiedzku tutaj właśnie ludzi, którzy przybyli stamtąd, chociaż wydaje mi się, że oni są tacy bardzo propatriotyczni. Tak mi się... jest powód, dla którego tam przyjeżdżają, ale ja bym też inaczej zrobił. Ja bym na granicy zrobił granicę i sprawdzał, czy mają paszporty covidowe. Jeśli mają, bym ich nie wpuszczał. No tak, to jeszcze nie ten czas chyba. Słuchaj, czy mamy coś do dodania dla naszych widzów? Nie, zostawmy to w pigułce. Uważam, że wszystkim dziękuję serdecznie Zygi i Andy za to, żeśmy mogli się poznać, zobaczyć po raz pierwszy. Ja, że tak powiem, zawsze, zanim zacząłem się zajmować tą koronościemą, przez wiele lat byłem pasjonatem Ameryki, zresztą zjeździłem wszystkie Stany z moją żoną, żeśmy zamiast Kanady na początku, żeśmy właśnie jeździli po Stanach. Byłem na inauguracji Donalda Trumpa, jestem Trumper, byłem aktywny na Twitterze, robiłem wszystkie imprezy wyborcze, że tak powiem, łącznie z ostatnią. Także wbrew pozorom mieszkam w Kanadzie, ale 90% mojego DNA był zawsze amerykański. Stąd zainteresowanie tematyczne. Także możemy zawsze śmiało porozmawiać nie tylko o Kanadzie, którą znam od podszewki, ale też oczywiście Stany. No i tutaj w Polsce, muszę przyznać, mam już taką dobre rozpoznanie. Także zapraszam do przyszłej konwersacji. Ja ci bardzo dziękuję za tą relację, gorącą relację. A do was, kochani widzowie, powiem tak, słuchajcie, ta relacja będzie nadawana na naszych wszystkich kanałach. Czyli oglądajcie nas na Zygi Teksas, Andy Choiński kanał główny, Andy Choiński TV i prawdopodobnie Prana Mana 3. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, komentujcie, jeśli wam się ta audycja podobała, będziemy takie kolejne kontynuować. Proszę o komentarze, przekażemy te komentarze Leszkowi. A tymczasem żegnam się z wami. Pamiętajcie, kocham was. Trzymajcie się. Cześć. Serdecznie dzięki. Szczęść Boże. Szczęść Boże.